Siemaneczko, dzisiaj omówię sobie trening, dzisiejszy trening, czyli były to ciągi w wersji sumo. Dlaczego sumo? Dlatego, że w sumo mam o wiele lepszy układ, mam, wydaje mi się, lepszą dźwignię niż w ciągach klasycznych. W ciągach klasycznych za szybko startuje mi biodro, więc będę sobie po prostu mieszał. Raz sumo, raz klasyk. Dzisiaj były pierwsza moja w ogóle próba, pierwsza, wierzcie mi, pierwsza w życiu próba łapania chwytem zamkowym, a że mam bardzo krótkie kciuki, to musiałem łapać na drugi palec, bardzo, bardzo bolesne, ale myślę, że z czasem sobie to wyrobię, zmniejszę tempo. Doszedłem dzisiaj do 230 kg, dosyć powiedzmy fajnie, i te 230 kg ustalę sobie jako pułap, od którego będę teraz tworzył powiedzmy swój plan. Wrogiem moim jest oczywiście brak wsparcia farmaceutycznego, ale podobno po dobrym odbloku też można zrobić jakiś tam wynik. Więc póki co nauka wzorców ruchowych, odbudowanie powiedzmy stabilności mojego korpusu, stabilności nóg i całej tej reszty. Dlatego nagrywam to wszystko od samego początku, od małych ciężarów aż do góry, a nie tak, że wrzucam tylko te wszystkie zajebiste podejścia na mega dużych ciężarach. Bo obecnie ciężary są małe, nie oszukujmy się, znaczy małe. Małe jak na moją kategorię wagową, ale to jest mój powrót gościa od długiego czasu do trójboju, dlatego będziecie sobie mogli śledzić, jak to wszystko się będzie rozwijało i koniec końców całokształt tego wszystkiego nabierze sensu, czyli nie, że super, 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 tylko było chujowo, chujowo, coraz lepiej, będziecie widzieli, jakie aktywacje stosowałem, jakie ćwiczenia pomocnicze stosowałem w celu właśnie poprawienia powiedzmy swojej formy. Już czuję się troszeczkę sztywniejszy, nogi mi urosły o 4 cm od kiedy zacząłem robić przysiady, nie boli mnie to. Nie boli mnie ten prosty, znaczy boli mnie jeszcze trochę przy przysiadach, ale dziś robiłem CC squat i bułgary, natomiast to było z obciążeniem tylko i wyłącznie własnego ciała, więc jako tako nie powinno boleć, ale zanim zacząłem fale uderzeniowe, to okropnie mnie to bolało, jak tylko się schylałem po coś, opierając się na nodze, przenosiłem już ciężar na lewą stronę, bo bardzo bolało mnie ten prosty uda. Co by tu jeszcze? Co do barku, jeszcze nic nie wiem. Wysłałem tam te wszystkie zdjęcia moje i zobaczymy. Waga obecnie moja 107 kg. Zawsze tak robię, że po prostu odcinam sobie węgle, jem o wiele mniej, żeby samemu zredukować tą wagę i potem nie korbić się przy odbloku, czy jak obecnie na offie, jakimiś tam spadkami, bo mam w głowie, że sam sobie doprowadziłem do tej sylwetki, jaka jest teraz, a oczywiście moje ciało na tym zyskuje, bo i pojawił się sześciopak, czwórki zarysowane, ręka tak dużo nie spadła, bo jeszcze tam te 49 zostało, ale już waga się ustabilizowała i niżej nie będzie schodzić, także chyba tyle. Ja wiem, że tam oczywiście narażę się na hejty tymi powiedzmy nieudanymi treningami, małymi ciężarami i tak dalej, ale osoby, które mnie oglądają, to myślę, że na pewno sobie na tym skorzystają, a resztę fake kont będę nadal banował, a one się tak, wiecie, mi ostatnio sobie przeglądałem te, co są w spamie albo na cenzurze, to tam kurwa tych fake kont jest tyle, że już nie nadążam banować. Ja nie wiem, kto to tworzy, czy nie wiem, przypuszczam, kto to tworzy, ale nie chcę mi się poruszać tego na kanale. Mój kanał jest od tego, żeby w miarę możliwości komuś pomóc, ktoś mógł sobie coś z mojego treningu wprowadzić u siebie i rozwijać się dalej. Miejsc na prowadzenia online już nie mam, co do treningów personalnych, tutaj mówię do Cieszyna i okolic, jak najbardziej jeszcze znajdziemy, ponieważ jest mi łatwiej zrobić trening personalny niż prowadzenie online. Robię teraz plany, powiedzmy takie swoje, autorskie plany. Myślę, że są bardzo dobre. Póki co nikt nie narzeka. Jest to wprowadzenie po fazie objętości, między fazą objętości a fazą pikowania, takiej 3-4 tygodniowej, w zależności od tego, czy ktoś jest na bombie, czy nie, 3-4 tygodniowej fazy zróżnicowanej intensywności, tylko i wyłącznie opierając się na ćwiczeniach pomocniczych do danego boju, gdzie co trzeci tydzień jest sprawdzian maksów różnego oczywiście boju, żeby nie przeciążyć układu centralnego układu nerwowego. Jeżeli jakiś plan powiedzmy będzie w 100% sprawdzony, to myślę, że takim planem też się z Wami podzielę. Tam oczywiście ciężary będziecie musieli sobie dobrać dla siebie. Także zobaczcie sobie, jak to dzisiaj poszło i na razie.